Dotyczy poważnych uchybień jakościowych konstrukcji stalowej mostka w nawiasie kładki przy Klubie Wioślarskim. I teraz, co dalej? Spoliny, a dokładnie ich zdecydowana większość, ma bardzo duże uchybienia od norm spadaniczych. Nawet w najniższej klasie akceptacji, klasy DWG, normy ISO 5817, występuje tam bardzo dużo podtopień przy tej pęcherzy asymetrii, zbyt szerokie spoliny czołowe. Konsekwencją niektórych wymienionych przeze mnie usterek jest wypływająca rdza. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i normy z tym związane, obiekt ten nie powinien być dopuszczony do użytku, ponieważ może grozić katastrofą budowlaną. Spoliny mogą popękać, most może ulec zawaleniu. Zważywszy na powagę sytuacji, proszę o szybkie działanie. Podpisał kontrolę Michał Wiśniewski. I teraz proszę spojrzeć na zdjęcia. Tak wygląda mostek. Proszę uprzejmie. To jest niebezpieczne. Tak. Są otwarte pęknięcia nawet. Bardzo przyjemnie. A szczególnie jest tu zdjęcie bardzo widoczne, gdzie jest cała spójna pęknięta. Proszę, panie prezydencie. W procesie całym inwestycyjnym uczestniczyli szereg różnych inżynierów, fachowców, rzeczoznawców, inspektorów nadzoru, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który wydał pozwolenie na użytkowanie, a tutaj nagle rozumiem kampania wyborcza w szczycie, więc nagle takie rodzaje kwiatki, jak rozbieranie torów na Legionów, słyszeliśmy na początku sesji, teraz zawalenie mostka. Czyli pan radny, rozumiem, że poszedł wiedzę, że ten mostek może się zawalić. Zapewne poszedł tą wiedzę parę dni temu, czy parę tygodni, i czekał, być może, że on się zawali, to zginie się u tobie. Nie, bo pan radny czekał na sesję, tak? Ma rewelacyjne informacje, ale przyjdzie i pokaże do kamery. Może to się zawali, bo jest sesja, może mi pokażą, w okresie kampanii wyborczej będę miał dodatkowe parę punktów. Więcej odpowiedzialności, panie radny. Ja gdybym miał taką wiedzę, to od razu pobiegł do prokuratury, do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, czy też do prezydenta, aby zamknąć ten mostek, jeżeli on jest taki niebezpieczny. Ale pan radny woli czekać na sesję, nie, proszę, żeby wystąpić i się pochwalić. Bardzo proszę nie przerywać, bo jeszcze nie skończyłem. Panie inżynierze Iliński, bardzo bym prosił o komentarz w tej sprawie. Na to pytanie lub podobne, wtedy bezimienne, zadał ten pan 2 miesiące temu. Było to sprawdzone przez osoby o stosownych uprawnieniach, ci co budowali, inspektor nadzoru. No powiem tak, przeczytali to, nie? Pokiwali głowami i powiedzieli, że most się nie zawali. Cóż mogę powiedzieć? No. Dziękuję. Dziękuję. 2 miesiące temu te same zastrzeżenia. Tak, jest? To takie profesjonalne sprawy. W ten sposób. Proszę bardzo. To nie jest pęknięcie na centymetrze. Co roku most wymaga przeglądu, co roku most wymaga konserwacji i nie unikniemy tego.